Witam wszystkich serdecznie w nowej serii na naszym kanale, która mam nadzieję, że będzie bardzo regularna, czyli The Escapist 2, czyli Uciekinierzy 2. No to co, zaczynamy? Grałem już wcześniej, ale myślę, że zaczniemy od takiej zwykłej gry. Nowa gra. Nie ponazywamy. Ewentualnie możecie potem sobie to wszystko. Możecie prosić mnie w komentarzach, że pozmieniam na następne więzienie. Możecie proponować imiona. Nie musicie to konkretnym postaciom, po prostu imiona. Na przykład kiełbasa, czy tam coś innego. Dobrze. To zaczynamy. Da się grać z innymi osobami. Witamy w Center Perks. Twoja reforma zacznie się tutaj. Rolkole, czyli zbiórki są tutaj. Zamknę cię, będzie lockdown, jeśli tu nie przyjdziesz. Tutaj zaserwujemy jedzenie, które da ci energię i zdrowie. Tutaj jest control room, czyli kamery i tak dalej. Tutaj możemy swoje ciało i inteligencję podnieść na duchu, można powiedzieć. Książki dają nam inteligencję. To nam daje siłę i szybkość. Tutaj możemy trochę pieniędzy zarobić. Tutaj w jednym z tych pokoi będę siedział. Jeszcze nie wiem, która to jest moja cela, ale miejmy nadzieję, że jakaś dobra. No, to jest w ogóle ekipa filmowa. Psst. Nazywam się Robinson. Mam pewien pomysł, jak stąd uciec. Możemy razem wymyślić twój plan. Tak, teraz lepiej idź. Tak. Będę się starał niektóre rzeczy tłumaczyć, niektóre nie. Ja cię, dawno nie grałem. Można powiedzieć, to może chcesz. Będę musiał się nauczyć sterowania od początku, też trochę żałuję, że nie wszedłem samouczka. Myślę, że jeden dzień na jeden odcinek będzie dobry. Zobaczę, jak to wyjdzie, więc ten pierwszy odcinek można uznać za odcinek testowy. Grubson, kopnij mnie, sekretarka, Rick i Morty. No tak, stawiamy się na rolkolu. Ja się stawić. No. Jeśli chodzi o specjał na 10 subów, chyba zmieniłem zdanie. I specjał będzie inny, w sensie... Bo na pianinie jeszcze nie umiem grać. Umiem grać tylko jeden akord w kółko. I... Jem obiad i Justin Bieber będą mieli przeszukanie. I ogólnie jeszcze się muszę sporo nauczyć grać na pianinie, nawet w grze. Także... No. Bierzemy nasze jedzonko i siadamy sobie koło kupni mnie. Tu jest prawdopodobnie Rick. Ten jest Morty. Ten to jest Robinson, koło mnie siedzi. No i specjał będzie chyba z Minecrafta, w sensie będzie taki krótki odcinek z Minecrafta, to będzie specjał. Ale ja jeszcze go planuję, także może specjal trochę być trochę później niż będę miał 10 subów, więc no. Ale możecie wyczekiwać, znaczy jeszcze nie ma 10 subów, ale staram się jednak dać. Tak w ogóle odcinki będą trochę rzadziej. Ponieważ będę musiał się uczyć do wszystkiego i tak dalej. Pikachu. Free time. Mamy wolny czas, tak jak widać.
czyli o kurczę. Nie mogą nas przyłapać, że przeszukujemy innych cele. W sensie jeszcze muszę się nauczyć, że mam cele, ale cele mam elegancko, tak na samej górze. Tu mamy czat, tylko z nikim nie gramy. Gramy sami. Tu od nich da się kupować, ci co mają monetki. W sensie ten odcinek będzie bardziej taki opowiastkowy, będę mówił. Ale to jest pierwszy odcinek, tak postaram się zrobić jak najwięcej. Nic z tego się nam nie przyda. Pogadajmy może z Robinsonem. To jest może plan jakiś. Mapka? W sensie, jeszcze nie ogarniam. Piętro drugie. Jest tu gdzieś Robinson? Jest, na górze. Dobra. Lecimy na górę. Okej, okay, tym możemy powoli chodzić, to warto wiedzieć. Tym blokujemy, tym bijemy. Super. Wszystko warto wiedzieć. Dobra, pogadam z Robinsonem. Kopiemy. Może weźmy cutting, czyli cięcie. Okej, okay, trzeba podejść do drzwi fioletowych, z tego co tutaj widzę. Ale to też taki szybki, takie szybkie przemieszczanie się, tylko jest ryzyko, że możesz kogoś uderzyć. Dobra, gdzie to jest? Tutaj. Jak mi się wydaje, że to jest tutaj. Nie, tam na zewnątrz. O kurczę. A tu możemy wyjść. No widzę, że to już taki trochę... No bardziej skomplikowana ucieczka. Ale dobra, uciekniemy. Jest notatka. Strażnicy nie patrolują tego płotka. To jest dobra lokacja do przecięcia go. Bądź ostrożny. Wieżyczki na górze mogą zobaczyć, jak przecinasz w świetle dziennym. No spoko. Czyli mamy już pierwszą rzecz do zrobienia. Ale nie chcę w pierwszym odcinku uciekać, bo to by było w ogóle bez sensu. Także może sobie pochodzimy po więzieniu. Tu mamy bibliotekę i instrumenty. Możemy pograć. Kulturalnie. Tam był oficer Mandzie, z tego co widziałem. To jest oficer Oko. Właściwie ten oficer mi się najbardziej podoba, także... Dobra, free time się kończy. Jest 12, a my lunch. Lunch o 12. Nieźle, idziemy grupowo. I usiądźmy sobie może koło... Jem obiad. Właściwie on je obiad. Znaczy, je lunch, ale... Je obiad, także. Hippies. To był hippies. Nie, to była hippieską chyba, ta? No, chyba tak. Morty... Muszę się jej nauczyć ich imion. Dobra, to jest mała kobietka. O, pobili się! To jest Justin Bieber, ma żółte włosy. Ta, to jest hippies. Stary. Taki stary gość, bo ja, wiecie... No wiecie, on jest taki siwy i dlatego jest stary. Wszyscy go tak nazywają w więzieniu. Dobra, kim ty jesteś? Sekretarka? Nie, jest kiełbasa. Tak, kiełbasa. Przez U otwarte. U otwarte kiełbasa! Dobra, ty kim jesteś? Ty jesteś... Gwiazdeczka. No fajnie. A właściwie wiem, co tam było i dlaczego są gwiazdeczki. Ale nazywajmy go Gwiazdeczka. W sensie tam były gwiazdeczki, bo to chyba było... No to było za długie po prostu imię i tam były gwiazdeczki. O, tu mamy gwiazdeczkę. To jest sekretarka prawdopodobnie. Nie, to jest gruba Berta. Ja nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Sąd. Nie mogę ze swojej kreatywności, jak byłem mały. Znaczy, nie byłem aż taki mały, ale... Nie wiem, kiedy to... Tak nie było to jakoś dawno, nie?
Ja cię, ile rzeczy. O kurka. Żeby mnie nie przyłapali, nie? Dobra, lecimy na górę. Nie, w sensie... Myślałem to dawno, jeszcze zanim założyłem kanał. Założyłem kanał w 2019. No dobra, może trochę wcześniej, ale... Kanał po prostu to było konto. Nie było tam filmów żadnych. Taśmy potrzebujemy. I wychodzimy z tej budy, no. To co ja mam powiedzieć? Ho, ej, Robinson się z kimś pobił. Nie wiem, czy to widzieliście. Energy drink. Nikt się nie pogniewa na pewno, że my nie zabieramy rzeczy. O nie, ale policjant się może pogniewać. Nie! To jest w rogu, nie wiem, czy to widać tutaj. O, jest same tak zdrowie, czyli nasze punkty życia. Tutaj mamy energię. Energia jest ważną częścią w tej grze. No i wkurzenie policjantów. Jak jest powyżej 80, to cię ścigają. W zależności ile masz gwiazdek, które są za tu tutaj, koło mapki. No i tu mamy piętro. No ogólnie. O, gruba Berta leży, ale nie mogę przeszukiwać przy policjantach. Towarowy. Nieźle. Jezdeczka. Stary. Pikachu. Kiełbasa. Kara. Sekretarka. Robinson. Hippies. Whistle. Gangaster. Nieźle, Gangaster. Kopnij mnie. Justin Bieber. I to był ten Grubson Leak. Nie, myślałem przez chwilę, że pominąłem Mortiego, ale Morty to jest ten, co super przepychaczką chodzi. Patrzcie to, szafki. Nie ma mnie. Dobra, ale się umyjemy. Kulturalny. Gwiazdeczka. Można w ogóle przestawiać szafki, uciec wentami, ale wentylacją... Według mnie najgorzej jest wentylacją uciekać. Nie! Dobra, nie zauważył. To się liczy. Nic nie ma. Jak ktoś chce wiedzieć moją opinię na temat tej gry, no to powiem tak, opłaca się kupić. W sensie, ja to miałem za darmo, bo na Epic Games było za darmo akurat, ale opłaca się kupić. Ja to mam na konsoli też, tylko na konsoli nie mogę nagrywać. O nie, jest obiad. Dobra, nie mogę mnie przyłapać ze taśmy, bo ono jest nielegalne z jakiegoś powodu. Nieważne. Lecimy z taśmą. Jeszcze w ogóle w starszej wersji chyba były dwie taśmy. Jak kupiłeś DLC, czyli takie dodatkowe rzeczy do gry, to miałeś jeszcze taką drugą taśmę. O kurczę, biją się. Ty się bije. Bije się ten, sekretarka, co nie? Nie, czekaj. A nie, to kurwa Berta była, przepraszam. Gdzie jest sekretarka tak w ogóle? Sekretarka. Nie, to jest Pikachu. Sąd. Zgubiłem sekretarkę. Dobra, nieważne. Zero. No to co, uciekamy? Nie, dobra. Nie uciekamy, chwilę. Nie uciekamy, po prostu... nie uciekamy. Przyszykujmy się, pobądźmy parę dni. Ja w kolejnym odcinku wam powiem, za co siedzę. Bo to jest coś śmieszne, za co siedzę. Właściwie możecie zgadywać. Ale ja nie wiem. Powiem wam w następnym odcinku, ja wiem za co. Ja siedzę. To swoją drogą też dało się, żeby się ulicy złapaczy. Tu jest taka ściana. W ogóle co to jest? Takie odsunięte? W sensie, no ja rozumiem, że tam gdzieś śmieci trzeba wkładać, ale to nie do śmietnika? O dobra, jest, leży. Że coś ma. Oczywiście. Nie to. Okej. Robimy część dalszy. Robinson. A, Robinson oczywiście znowu. Robił sobie wrogów.
O nie, wypiłem. Dobra. O, i teraz musimy zrobić manekina. Super. No, ale to już w następnym odcinku, myślę, że w następnym odcinku zrobimy manekina i tak po kolei. Ja się chcę zrobić może 3 odcinki z tego więzienia. Uwierzcie mi, drugie więzienie jest o wiele cięższe. Będzie więcej odcinków, bo to tutaj jest takie... Znaczy nawet kiełbaski się tam smażą, możemy sobie pójść. A co? Patrzcie, kiełbaski ci smażą. Możemy się położyć. To daje też energię, tylko tego nie widać, bo nie jestem zmęczony. O, pobiję sobie, patrzę, mam mniejszą energię. Śpię i dostaję szybciej energię. Fontanna. Ja wiem, w sensie... To jest... O, jest sekretarka! Już myślałem, że jej nie ma w tym więzieniu, coś jej zrobili. O nie. Sekretarka? Oby nie. No dobra. Nie, dobra. O, to Martiego. Plitam, wolny czas. W następnym odcinku może uciekniemy. W tym już jest 20. No te odcinki będą strasznie długie. O, 24 minuty. Myślę, że wieczorem będziemy zawsze kończyli odcinek i to będzie takie fajne, wiecie, że jest noc, idę spać i po prostu kończymy odcinek. W sensie kończymy z celi. To zależy, o, ja będę uciekał, to będą trochę dłuższe, nie? W ogóle tu nie mam celi. W ogóle ja lubię cele na górze, bo patrzcie. One mają takie fajne, że jak się budzisz. Znaczy. Tu, jak się budzisz, to jeszcze tu możesz sobie odchować rzeczy. W ogóle możemy zrobić też takie kiedyś serię, ale to już jak skończymy, jak przejdziemy cały The Escapist, że będziemy w Central Perks mieszkali. Nie, będziemy musieli wszystkie rzeczy wyprodukować. Wtedy taka cela by się mega przydała. Bo w sensie, o, adrenaliczna, co to? Bo w sensie tu można kłaść rzeczy, nie? I oni tego nie sprawdzają. Bo w ogóle tylko, bo te ci inni ludzie, na przykład szefowie czy tam pielęgniarki, nie zwracają na nas uwagi. Co się tylko chyba, że coś zrobi. Szefowie w ogóle nic nie robią, tak samo pracownicy. Tylko oni naprawiają, jak policjanci znajdą, że coś wykopaliśmy. Dobra, niedługo koniec odcinka. Myślę, że końcowym dniem możemy... Znaczy, koniec odcinka pierwszego z The Escapist. W ogóle będzie ten dzisiaj miniaturka do tego filmiku, taka super. Ja się nauczyłem robić miniaturki. Tak, no i... i co? I nic, po prostu się nauczyłem robić miniaturki. Zobaczcie, zresztą wy będziecie widzieli, jak wygląda ta miniaturka. Bo też w ogóle miała być w odcinku, w ostatnim odcinku, który wyszedł ostatnio, przed tym odcinkiem, The Wild West, miała być miniaturka, tylko ona była za duża. Trochę. Nie, bo tylko 2 MB może mieć miniaturka, inaczej to po prostu się nie zmieści jako miniaturka, nie? Dobra, wracamy do celi. Mała kobietka i Pikachu mają przeszukanie. A tam jest moja cel. Zazwyczaj miałem tam na dole, tylko się przyzwyczaiłem. No i co? I tu możemy skończyć nasz odcinek. Wyczekujcie następnego odcinka z The Escapist, może będzie znowu Roblox, tylko Scottish Borders, taka inna gra. Zobaczymy, wyczekujcie następnego odcinka. Ja się z wami żegnam, miłego dnia. Czy tam wieczoru. Pa!